6, 5, 4, 3, 2, 1, już! Na takie wydarzenie mieszkańcy Bytomia czekali od lat. Jesteśmy po to, żeby dawać też między innymi radość ludziom. Wchodzimy w okres świąt. Mam nadzieję, że przypadnie to mieszkańcom do gustu, bo chcemy rokrocznie kontynuować ten projekt. Mocno wierzę, że wypali, że dużo mieszkańców odwiedzi to miejsce. Od 1 grudnia na bytomskim rynku można korzystać z licznych uroków jarmarku świątecznego. Trzeba było zawsze jeździć gdzieś dalej, a tak mamy tu na miejscu. No, przepięknie. Pani, jesteśmy urzeczeni. Na ten jarmark i wreszcie jest. Typowo odświętnie. I iluminacja, tak. I winka się napić, grzańca, nie? Jak to na jarmarku? No bardzo nam się podoba. Powiem tak szczerze, że jestem pierwszy raz. I jestem w ogóle w niebo wzięta, że coś takiego w Bytomiu widzę. Piękna choinka, w ogóle ludzie zadowoleni. W ogóle ten nasz prezydent jest tak naprawdę gospodarny i w ogóle wszystko się robi w Bytomiu, remontuje się. I choćby nawet ten dzisiejszy jarmark to jest też na pewno z poręki pana prezydenta. Uważam, że takiego prezydenta jeszcze nie mieliśmy jak teraz. Dane winko zawsze smakuje. No. A na bytomskim rynku jeszcze w takim dniu jak dzisiaj i przy takich okolicznościach super. No w końcu, jak my się cieszymy z tego. Naprawdę, nasze miasto. Mnie najbardziej się podoba to, że jest jakaś inicjatywa, że coś się dzieje, że jest nastrój świąteczny taki i życzyłabym sobie, żeby tak było przez cały grudzień. Wszystko jest w ogóle bardzo ładnie. Fajnie jest, lubię święta. Fajnie i ja się bardzo cieszę, że takie coś powstało. W ogóle te ruchome wszystkie figurki żywe zrobił nam diabeł takiego psikusa, że zabrał czapkę córce. W ogóle, że dużo jest tych atrakcji, no i na pewno dużo czasu będziemy tutaj spędzać. Nawet dzisiaj z pracy tak szybko, żeby zdążyć. Współorganizatorem jarmarku świątecznego na rynku w Bytomiu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Cieszy mnie to, bo wiele razy mówiłem, że Bytom wraca na te właściwe miejsce ze świetnym gospodarzem, prezydentem Mariuszem Wołoszem. Jarmark to jest już uzupełnienie tej wielkomiejskości. Wszystkie stoiska czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty i niedzielę od 10 do 22. Podczas trwania jarmarku zaplanowano także liczne wydarzenia tematyczne, takie jak śpiewanie kolęd, spotkanie z reniferami, pokazy rzeźbienia w lodzie czy tradycyjna wigilia dla ubogich. Świąteczny jarmark potrwa do 8 stycznia. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na www.bytom.pl.